Także do Anglo-Ameryki Białystok to można dojechać nawet i odjechać o 23.45, jest ostatni. Także wiecie Państwo, stąd z Polski A katolickiej, z Rotundy, z Marszałkowskiej, z centrum szarego, samego, proszę Państwa, z Rechodupek. Tam Państwo macie Rechodupki katolickie. Jutro będą mogły na mszy siedzieć u świętej Anny od 22.00. Nawet może i dłużej będzie, bo tam jest msza od 21 do 22, ale może ta zakonnica jakiś wyjątek zrobi. Także tutaj, proszę Państwa, odjeżdżają te busy nach Anglo-Ameryka Białystok, proszę Państwa. No tu Warszawa, to wiecie Państwo, tu czuję, że śmierdzi. Warszawa to by tak bez końca chciała truć i myślą, że oni są tacy ważni, że truć. To przecież przyrody nie da się oszukać. Będziesz tak truć, to się ona zemści i bieguny się zleją. Bieguny się zleją, proszę Państwa, wszystko się zaleje. Także jedzie tutaj taki bus, ale to zdaje się nie jest bus Podlasie Express, bo to tych fioletów to teraz takich podróbek oszustystycznych narobiono, tak żeby oszukać, bo skoro my mówimy o odjazdach stąd, tu PKS zrobili pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, o odjazdach mówimy do Anglo-Ameryki Białystok, no to oni tutaj narobili nieskończoną ilość tych busów niebieskich. Państwo zobaczą, Intercontinental, a my mamy tam wioskę żydowską, Kosmopolitan. Zapraszamy jeszcze szybko. Zapraszamy jeszcze. Także proszę Państwa, dziś jest dopiero sobota. Jutro jest niedziela. Przecież Państwo możecie tam się udać, proszę Państwa, na festiwal Singera. Może Państwo włosy porwą, poszamocą, tak jak Anicie się dostało, no bo te katoliczki stały tam, one myślały, że one są kimś, że są VIP-kami, one tam stały, no i nie dopuszczały tych innych, proszę Państwa, katolików, te inne katoliczki, no bo one chciały ten gospel choir amerykański zobaczyć, ale przepraszam bardzo, czy nie miejsce katoliczek jest, proszę Państwa, w kościele, na mszy? Przecież one powinny w tych ławach siedzieć, leżeć i wyjść w tych ławach i tyle. No, Warszawa. Tutaj, proszę Państwa, gdzie Górniak wyżywała się w Teatrze Dramatycznym, w Pałacu Kultury Stalina i Lenina, który nie jest ani kościołem, ani cerkwią. Górniak się, proszę Państwa, wyżywała. No i ona zapoczątkowała tutaj wystawkę. Zawsze tutaj jest jakaś taka fajna wystawka, proszę Państwa, pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina. Były syrenki, a dzisiaj o takie kolorki mam. Także możemy popodziwiać te kolorki. Coolers, tak. Także Państwo zobaczą. No. Coraz biedniejsze są te wystawki, bo rzeczywiście, proszę Państwa, te syrenki były bardzo pokaźne, były czerwone, różnego koloru, kolorowe. No, także Państwo zobaczą. Raz, dwa, trzy, oto cały ten Pałac Kultury Stalina i Lenina w różnych okazach pokazany. Także zapraszamy tam szybciutko jeszcze do Żydów.